Z jednej strony dosyć ładnie, gdzie przed chwilą nawet przebijało się jakieś słoneczko. Z drugiej strony dosyć ciemne chmury. Nie wiadomo, co to zaraz z nich będzie. Więc iść na rower czy nie iść, oto jest pytanie. Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to jaka pogoda na rower. Tylko sobie zablokuję rower, żeby nikt mi go nie gwiznął. I jaka pogoda na rower? No wiadomo, pogoda jest zawsze. Raz lepsza, raz gorsza. A druga sprawa, że nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany rowerzysta. I tak naprawdę o ubiorze na rower filmów jest pełno. I na moim kanale pewnie ze 2-3 się już pojawiły, jak sobie radzić taką zmienną porą z ubraniem, co zakładać, kiedy, przy jakich temperaturach. A dzisiaj chciałem troszeczkę inaczej ugryźć temat, czyli po prostu jak sobie poradzić, jak zorganizować ogólnie wypad, przejażdżkę, żeby nie mieć wymówek. Bo najgorsze są wymówki, że to za bardzo wieje, że to za bardzo, że jest ryzyko, że będzie padało. I generalnie zawsze wymówkę można znaleźć, ale ważne jest to, żeby nie szukać problemów, a szukać rozwiązań. I tak na przykład jak wczoraj, było 5 stopni, były zapowiadane deszcze i normalnie pewnie bym powiedział, a dobra, nie idę na rower, bo zmarznę, zmoknę, jeszcze będę chory, ale się nie przestraszyłem, bo mam parę trików, gdzie sprawdzam sobie w jakiś tam konkretny sposób pogodę i to mi się z reguły sprawdza. Poszedłem wczoraj na rower, zrobiłem co miałem zrobić, czyli odpowiedni trening. Chwilę pokropiło, było tylko 5 stopni, ale kolejny dzień treningowy, kolejny dzień na rowerze zaliczony. Dzisiaj akurat mam dosyć sporo spraw do załatwienia i akurat dzisiaj trochę mniej na rowerze, ale oczywiście do pracy jadę rowerem. Zanim to zrobię, to drobna aktualizacja odnośnie liczniku Sigma. Jak widzicie, w końcu zdjąłem folię i miła informacja, że jeszcze będę mógł ten licznik przetestować przez najbliższy miesiąc albo dwa. Więc za jakiś czas padnie drobna aktualizacja, bo mimo tego, że ostatni film o Sigmie ROX 12.1 EVO trwał prawie pół godziny, to i tak nie wyczerpałem kompletnie tematu, bo ten licznik ma dużo fajnych opcji, które chciałbym Wam w przyszłości jeszcze pokazać. Ale to też jeszcze chcę troszeczkę ten licznik poznać i może za miesiąc, może za dwa wpadnie jeszcze jeden film taki aktualizacyjny, ale zapowiadam, że to nie jest ostatni licznik, jaki będę testował, bo zapowiada się jeszcze 1, 2, 3, może nawet 4 liczniki, więc mam nadzieję, że wystarczy mi kierownicy, aby te wszystkie liczniki pomontować i móc przetestować. Zobaczymy. Ale teraz przejdźmy tak do pogody. Tak jak powiedziałem, pogoda jest zawsze i zawsze można znaleźć jakąś wymówkę, ale nie o to tutaj w tym chodzi. Te porady są dla osób, które planują jakąś na przykład dłuższą przejażdżkę, czy też rekreacyjną, czy na jakimś maratonie. Na przykład będą chciały jechać ultramaraton longiem dzień i noc, gdzie ta pogoda oczywiście jest zmienna o różnych porach roku. Więc warto sobie sprawdzić dokładnie, jaka będzie prognozowana pogoda i na ile ona może się sprawdzić. Więc ja zawsze dzień wcześniej, przed wyjściem na rower, sprawdzam pogodę na tak zwanym ICM-ie. Wystarczy wpisać w Google ICM miejscowość, tak jak tutaj Wrocławek, czyli ICM Wrocławek, gdzie jest taka ogólna pogoda, z której strony będzie wiał wiatr. I to jest na przykład bardzo dla mnie ważne, bo ci, co oglądają, wiedzą, że ja zawsze staram się swoje trasy obierać, że najpierw jadę sobie pod wiatr, a później wracam z wiatrem. Jest to spoko zasada z tego powodu, że jak jedziemy pod wiatr, no to jeszcze jak jesteśmy w miarę świeży, no to mamy dosyć sporo sił i możemy pojechać jakby mocniej, a później na powrocie, jak już powiedzmy z tych sił byśmy trochę opadli, to nawet jadąc z wiatrem, to nie będzie nam sprawiało to jakby takiego dyskomfortu, bólu czy nieprzyjemności. Nawet wkładając w pedały mniej mocy, no to będziemy jechać dosyć szybko. A generalnie jak jest odwrotnie, no to już jest troszeczkę niemiło, bo opadniemy z sił. I jeszcze mamy wiatr w ryj, to już jest naprawdę nieprzyjemnie. Na ICM-ie też można sprawdzić mniej więcej, jaka będzie temperatura oraz czy są prognozowane opady deszczu. Z tego, co ja tam zawsze widzę, jeżeli chodzi o opady, to te opady z reguły się troszeczkę przesuwają.
Ale do deszczu zaraz przejdziemy, bo to też sprawdzam troszeczkę na innym portalu. I już wiem mniej więcej, czego się spodziewać na drugi dzień. Jeżeli chodzi też o wiatry, no to jest taka zasada, że z reguły z samego rana i wieczorem oraz w nocy te wiatry są słabsze, a gdzieś tak od godziny 10 do godziny 16, 17 ten wiatr jest bardziej wzmożony. Oczywiście są wyjątki od reguły, chociaż raczej to się zdarza rzadko i to też jest fajne, bo na przykład jak planujemy sobie jakąś niedzielną wycieczkę i wyruszymy z samego rana, no to mamy ten plus, że jedziemy pod wiatr i ten wiatr jest troszeczkę słabszy, a w momencie, kiedy już pojedziemy do najdalszego punktu i zawracamy, no to już ten wiatr jest mocniejszy i wtedy też on już nam, jakby mamy takie dodatkowe wspomaganie, więc no naprawdę bardzo fajne, zalecam to stosować, chyba że ktoś jest masochistą i lubi jechać na przykład 300 km pod wiatr, więc też spoko. A dziś sobie płyną z prądem i pod wiatr, ciekawe jak to u nich się sprawdza. No dobra, wiemy mniej więcej czego się spodziewać, więc okej, wstaję rano, patrzę za okno, patrzę na termometr stacjonarny, sprawdzam jak to się mniej więcej zgadza z moją ulubioną pogodą, której korzystam od długich lat i jakoś tam się mniej więcej sprawdza. Tam też można znaleźć, informacje o szacowanych opadach, o wietrze, o temperaturze. Jest też radar pogodowy, więc spoko. Jeżeli jest jakieś ryzyko opadów, to ja sobie jeszcze dodatkowo korzystam z portalu burzowo. Jest jeszcze chyba portal windy.com. Windy to nie znaczy, że jest portal odnośnie windy, która jeździ w górę i w dół, tylko po prostu chodzi głównie o wiatry. Tam można znaleźć informacje odnośnie chmur burzowych, chmur deszczowych, które w tym momencie gdzie się znajdują i w jakim kierunku one mniej więcej idą. Bo może być tak, że na przykład w pogodzie XL będzie prognozowane, nie wiem, 70% opadów deszczu i wy stwierdzicie, ok, dobra, to nie wychodzę, bo duże prawdopodobieństwo, że będzie padać. A się okazuje na przykład tak, że chmury deszczowe są na przykład po drugiej stronie Wisły, a po tej stronie Wisły na przykład nie pada. I można sobie to fajnie oszacować, w którym kierunku można jechać, aby znaleźć jakby te okienko pogodowe, aby faktycznie na ten rower wyjść i jakiś tam trening czy tam przejażdżkę zrobić. Można czasami się delikatnie nadziać, bo może akurat gdzieś tam powstać jakaś ta chmura i zacznie delikatnie pokropić, ale mi się osobiście jakoś to tak rzadko kiedy zdarza. Tak samo jak jedziecie jakąś dłuższą przejażdżkę i akurat widzicie jakieś czarne chmury, to można na przykład zrobić sobie pauzę, zobaczyć w którym miejscu teraz dokładnie jesteście i jak te chmury mniej więcej będą przebiegać, czy warto na przykład zawczasu sobie zrobić gdzieś postój, aby nie zmoknąć. I z reguły chmury deszczowe idą raczej równo z wiatrem. Czasami się zdarza tak, że nie wiem, jakiś jest dziwny front i akurat niby wiało wam w twarz, nagle pojawiają się chmury deszczowe, burzowe i ten wiatr jakby się tam zmienia, ale to już tam ja jakoś tam pogodynką nie jestem, więc tutaj jeżeli ktoś wie więcej w tym temacie, to oczywiście może pisać w komentarzach i możecie pisać w komentarzach, jak wy sobie radzicie w takich sytuacjach. A co, z jakich aplikacji, z jakich portali korzystacie, aby tą pogodę sprawdzić i żeby była ona trafna? Niestety ja nie wierzę w prognozy długoterminowe. Uważam, że prognozy nawet do 24 godzin czasami potrafią się nie sprawdzać, a co dopiero jak jest to na przykład na dzień, dwa, trzy, czy nawet jak niektórzy sprawdzają nawet na 2 tygodnie, a później się okazuje, że to kompletnie się nie sprawdza. Kurde, byłem tutaj chyba ze 2 dni temu i ten konik różowy, czy to nie wiem, jednorożec tutaj był i on cały czas jest, kurde, a jakieś biedne dziecko bierze pewnie i płacze. No więc nie wierzę w prognozy długoterminowe. Można sobie oczywiście sprawdzić i mniej więcej jakoś się przygotować psychicznie, jeżeli akurat wiecie, że będziecie brać udział w jakimś tam maratonie, ultramaratonie i mniej więcej czego się spodziewać, ale no różnie z tym bywa, więc lepiej sprawdzić tak gdzieś na przykład dzień wcześniej i to powinno się tam mniej więcej sprawdzić. Jest parę kwestii, które też warto omówić, czyli na przykład
takie jak zmiana temperatur. Niektóre osoby jeżdżą z rana, niektóre osoby jeżdżą z wieczorem. I ci, co będą jeździć z rana, tak na przykład jak ja wyruszam gdzieś tam w granicach godziny 6, gdzie zawsze mam trochę chłodniej. I zależnie od pory roku ta temperatura może się zmieniać na plus szybciej bądź wolniej. Wszystko jest kwestia, czasami potrafię wychodzić na rower, jest 5 stopni, a za godzinę, jak już wracam, jest około 15. I z reguły o świcie jest najchłodniej. Ja długie lata sprawdzam prognozę i tak naprawdę powiedział mi to mój przyjaciel, który jest jakby trochę taki survivalowy, że zawsze o świcie jest najchłodniej. I faktycznie w tamtym roku pojeździłem parę razy nocą i ten poranek zawsze był chłodniejszy. I ja też zauważyłem, że jeżeli chodzi o noce, to nie warto się sugerować prognozą, bo temperatura z reguły potrafi być chłodniejsza niż pokazują to pogodynki. Już nieraz się zdziwiłem, że na przykład miało być w nocy, nie wiem, z 10 stopni, a się okazywało, że było 5 albo nawet bliżej 0, więc to akurat jeżeli chodzi o noc, warto zawsze być jakoś dodatkowo zabezpieczonym i mieć tą jakąś dodatkową warstwę do nałożenia. I w drugą stronę, jeżeli ktoś jeździ popołudniami po pracy, to akurat ma teraz ten plus, że była zmiana czasu i ma teraz tą godzinę więcej zapasu. Oczywiście teraz dni są jeszcze dłuższe, ale trzeba brać pod uwagę to, że im bliżej wieczora, tym ta temperatura będzie się robić mniejsza, więc zawsze warto mieć jakąś, nie wiem, przeciwdeszczówkę, wiatrówkę w tyłu, że jak będziemy wracać i ta temperatura będzie spadać, no to żebyśmy mieli ten komfort i mogli na siebie coś nałożyć, aby nas nie przewiało i żebyśmy nie byli zaraz chorzy. Tego w ostatnim filmie parę osób się dziwiło, dlaczego ja taką uwagę zwróciłem na temperaturę w liczniku, która akurat na przykład w licznikach Wahoo i tak jak tutaj powiedzmy w tej Sigmie jest delikatnie przekłamywana, bo oczywiście odczuciami, ale można powoli jakby powiedzmy się sugerować tym, co licznik pokazuje, że ta temperatura zaczyna spadać, bo nie zawsze nasz organizm jest od razu wyłapać, że faktycznie coś zachodzą jakieś zmiany, a czasami może być już za późno, więc zawsze warto sprawdzać tą temperaturę. Tak jak teraz na przykład pokazuje mi jest, że jest 5 stopni. No i pogoda też oczywiście jest zdradliwa, bo czasami potrafimy wyjrzeć za okno, jest pięknie słonecznie, a się okazuje, że jest jakieś 2-3 stopnie na plusie, więc to też bywa różnie. Tego warto sprawdzać stacjonarnie pogodę, warto sprawdzać właśnie w telefonie czy tam na jakimś portalu. Kwestie są takie, że na przykład jak mieszkacie w mieście i macie jakąś tam daną temperaturę, to z reguły też jest tak, że jeżeli wyjeżdżacie poza miasto, też potrafi być kilka stopni mniej. To jest taka cenna uwaga. No i myślę, że to tyle. Podsumowując, trzy różne portale, ICM, Burzowo i na przykład Pogoda XL, ewentualnie Windy, do sprawdzenia prognozy pogody, deszczu, wiatrów, aby wiedzieć, czego się spodziewać. Kilka drobnych, cennych uwag, jeżeli chodzi o zmienność temperatur i jak sobie mniej więcej wszystko to przewidzieć. Mam nadzieję, że te uwagi będą dla Was cenne i że nie będziecie szukać wymówek, aby nie iść na rower. Ja kiedyś miałem taki cel, aby wszystkie 365 dni spędzić na rowerze. Niestety mi się to nie udało, bo chyba łącznie miałem aż 10 dni, które faktycznie na rowerze nie spędziłem. Może kiedyś to się zmieni, może jak będę miał więcej czasu, mniej obowiązków, to może powrócę do tego celu i powrócę do jakiegoś takiego spokojniejszego i dłuższego jeżdżenia. Teraz na razie dalej cały czas trenuję. Już niedługo kolejny start w Lajkoniku, akurat nie Ultra Lajkoniku, tylko Lajkoniku, czyli tylko 200 parę kilometrów i ponad 4000 metrów przewyższenia 1 maja, więc trzymajcie kciuki, bo zapowiada się fajne ściganie, a przy okazji piękne widoki. Dobra. Kończę. Jeżeli macie jeszcze jakieś cenne uwagi, to oczywiście piszcie w komentarzu, a ja spadam do pracy i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.